Nazywam się Marczuk Tadeusz, jestem synem Kurzawy, który przeprowadził tą akcję. Mój tato po prostu był prześladowany, go męczyli później w więzieniu i tak samo mamę. Ja też urodziłem się w więzieniu w 1950 roku. Nie bardzo chcieli na ten temat wtedy ludzie rozmawiać, bo się bali, żeby gdzieś się nie wyniosło, nie doniosło. Także wcale się tym nie chwalił, jaki, co rząd to zrobił, że to, tylko że tam była akcja przeprowadzona, coś takiego. To było ukrywane, bo się bali. Nachodzili go komuniści, później się ukrywał i w Warszawie tam złapali z matką i posadzili w więzieniu. Matka była w ciąży, ja się wtedy urodziłem. Do tego doprowadzili, później go ulokowali w szpitalu psychiatrycznym, także tam zmarł. W szpitalu. Czuję wzruszenie i jest to dla mnie ważne z tego, co teraz się tu dzieje. Przynajmniej jest człowiek doceniony, który to zrobił dla Polski. Tato zmarł w 71 roku. Ewa Stefaniuk, ale jestem córką Tadeusza Marczuka, porucznika Kurzawy. Przykro mi, że tak się stało z tatusiem. On jest bohaterem, ja jestem z niego bardzo dumna, ale nie mam ojca, nigdy nie miałam jego w domu. Jego nigdy nie było. W lasach ukrywał się w ogóle. Mamusia też siedziała w więzieniu. Donosiła w koszykach, szła niby na grzyby, w ogóle donosiła granaty. No ale dorwali ich. Tatuś ma 4 pomniki, to jest 5. Pachorzy, Podleśną, w Huszewie 2. Andrzej Nurzyński, przewodniczący Rady Gminy Trzebieszów. Jesteśmy w miejscu, w którym powstał pomnik upamiętniający akcję Mitropa, tak zwaną akcję Mitropa, która miała miejsce 3 października 1946 roku, kiedy to oddział porucznika Tadeusza Marczuka, pseudonim Kurzawa, zatrzymał pociąg dyplomatyczny, który poruszał się na odcinku Moskwa-Warszawa. Ten pociąg jechał na Radę Wojskową, która miała się odbyć w Warszawie. Porucznik wymyślił taki plan, aby ten pociąg zatrzymać i rozbroić. I to dokonało się tutaj właśnie w tym miejscu, które dzisiaj obchodzimy rocznicę. Podstępnie ten pociąg został zatrzymany, bez żadnego wystrzału rozbroił tych wszystkich żołnierzy. Tam było ponad 200, w tym kilku generałów i wysoko postawionych urzędników NKWD. To był taki protest przeciwko temu, że nie godzimy się na podporządkowanie Polski temu systemowi, który został w tym czasie narzucony. Tak jakby wołanie do innych, żeby zobaczyli, że w Polsce są ludzie, którzy chcą być ludźmi wolnymi, nie zniewolonymi systemem komunistycznym, ale wierni zasadom, które składali w przysiędze, jako wstępując do oddziałów Armii Krajowej, czy później do WiN-u, że te zasady Bóg, honor, ojczyzna są dla nich najważniejsze, a w tej rzeczywistości komunistycznej to wszystko było łamane, wracane do góry nogami. Także obchodzimy to już od kilku lat, a 5 lat, jak powstał pomnik też co roku z udziałem orkiestry Wojska Polskiego i także Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Poprzedzone to jest wszystko mszą świętą, podczas której modlimy się w intencji naszej ojczyzny i tak jakby wszystkich tych bohaterów, którzy oddali życie za wolność. Ksiądz Jan Grzesiak, emeryt. Dla nas jest to ważne, żebyśmy wiedzieli, skąd nasz ród, żebyśmy znali swoją historię, swoje miejsce na tej ziemi i żebyśmy umieli i mieli dużo mocy, żeby to, co jest polskie w sercach naszych obronić. To jest ważne. I ci chłopcy to życie swoje poświęcili. Po tej akcji Mitropa oni zostali, no, użyję tego słowa, dopadnięci pod kiełbaskami. Tych chłopców było 64 bodajże. Ściągnięto na nich 2000 wojska, artylerię, czołgi i samoloty wywiadowcze. Wielu z nich przerwało kordon i uciekło. Zmienili nazwiska. Łapy bezpieczeństwa były tak silne, że wszyscy zostali odnalezieni i każdy z nich przeżył więzienie. To jest takie ważne, żebyśmy właśnie wiedzieli, kim jesteśmy, z czego wyrastamy. Jerzy Pudowski, mieszkaniec gminy Trzebieszów. Akcja Mitropa to była walka z sowietyzacją Polski. Bardzo dobrze, że jest kontynuowana pamięć żołnierzy wyklętych, którzy walczyli o Polskę,
A tu gmina Trzebieszów bardzo długo walczyła. Najdłużej z popław Rogal był Antoni Dołęga, się ukrywał do 1982 roku. Także tutaj lokalna społeczność wspierała żołnierzy wyklętych. Mirosław Przekazać, wójt gminy Trzebieszów. Jesteśmy dzisiaj dokładnie w 75. rocznicę akcji Mitropa, 3 października 1936 roku przy stacji w Szeniawach Poniatach. Jest to miejsce historyczne, bardzo ważne dla historii naszej gminy. Po pierwsze, jest to jedna z niewielu bezkrwawych akcji, która została przeprowadzona właśnie w tym miejscu, czyli bez jednego wystrzału. Ani jedna kropla krwi nie spadła na tą ziemię. Oddział właśnie AK WiN w liczbie około 40 kilku żołnierzy rozbroił właśnie ponad 200 Armię Czerwoną, która właśnie pociągiem podróżowała do Warszawy, w tym 5 generałów na naradę. Także i musimy o to dbać, dlatego też 5 lat temu został powołany komitet, który doprowadzi właśnie do powstania tak pięknego pomnika, który mamy dzisiaj sposobność tutaj oglądać i celebrować tę uroczystość. Pomnik ma kształt kręgu. Promieniście rozmieszczonych jest 12 takich monumentalnych płyt, w których są wycięte postaci, imitujące postaci żołnierzy. W centrum znajduje się krzyż, przy którym znajduje się tablica pamiątkowa z krótką historią, mówiąc właśnie o tym, co tu się wydarzyło 75 lat temu.